naszych śpiewnikach jest taka piękna pieśń. Dziękujmy Bogu wraz i sercem, i ustami, bo wielkość Jego spraw objawia się nad nami. On od pierwszych lat w opiece swojej miał i niezliczonych łask, dowodów tyle dał. No chyba nie zaprzeczamy słowom tej pieśni, prawda? Bo to, że tu jesteśmy wszyscy dzisiaj na tym miejscu, to jest dowodem na to, że On, tak tutaj słowa tej pieśni mówił, On od tych wczesnych lat nas właśnie w opiece swojej miał i dzięki temu mogliśmy dożyć i przeżyć właśnie ten czas, że możemy dzisiaj tutaj razem wspólnie się naszym widokiem radować. W Słowie Bożym, prawda, które Bóg skierował do nas, do każdego z nas, są zawarte piękne obietnice. Bo na czym jest oparta nasza wiara? Na obietnicach, prawda? Na tym, co nas czeka. Bo jeżeli by nasze to życie było bez obietnicy, no to co? Jeżeli by nie było tych obietnicy, no to byłoby to też pozbawione właściwie sensu, no bo jeżeli by nas tam już nic nie czekało później, prawda, te wspaniałości, które Bóg nam obiecał, to nasze przychodzenie tutaj mijałoby się naprawdę z celem. A wiemy, że w czasach, w których żyjemy, są bardzo trudne czasy. I poza tą rękojmią, tym, można powiedzieć, tym motorem, który nas mobilizuje, są właśnie te obietnice zawarte w Słowie Bożym. Bo dzisiaj, jak to mówi Słowo Boże, jak mówi apostoł Paweł, że świat nie będzie coraz lepszy, ale coraz gorszy, prawda? I nie ma widoków, żeby było inaczej. I ludzie też po prostu nie będą coraz lepsi, bo zresztą Słowo Boże nam to mówi, że jakie będą relacje międzyludzkie w ostatecznych czasach, jacy będą ludzie, apostoł Paweł mówi, że będą właśnie źli, niedobrzy, samych siebie miłujący, prawda. Tam wymienia dużo tych cech, nie będę tego cytował. Ale dobrze będzie, jak właśnie sobie przypomnimy tych kilka obietnic ze Słowa Bożego, z Księgi Psalmów. I tu chcę zacytować Psalm 3, werset 6. Psalm 3, werset 6. Położyłem się i zasnąłem, obudziłem się, bo Pan mnie wspiera. Dlaczego my dzisiaj się obudzili? Bo Pan nas wspiera, prawda? Jest taka pieśń znana nam wszystkim, której słowa między innymi są wielu. Śmierci snem zapadło, co się wczoraj spać pokładło, myśmy się jeszcze obudzili, abyśmy Boże Cię chwalili, prawda? Więc jest to wielka wdzięczność naszemu Panu, że mogliśmy się obudzić i dzięki Jego wsparciu, dzięki Jego opatrzności właśnie mogliśmy powitać dzisiaj kolejny poranek. Psalm 4, 9 werset. Pan słyszy, gdy do Niego wołam, Ty sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam. Tutaj siostra z Ukrainy pokazywała nam te wszystkie zniszczone domy. Po prostu ludzie stracili dobytek swojego życia w ciągu, można powiedzieć, sekundy przez uderzenie rakiety. My powinniśmy tu niezmiernie Panu Bogu wdzięczni, że na naszych terenach tutaj nie ma wojny, że żyjemy w pokoju. Prawda? Tam właśnie ci ludzie, można powiedzieć, często wegetują pod gołym niebem. Jest naprawdę ciężko. A my jeszcze często narzekamy, że tam coś droższe w sklepie, że tam coś, prawda, nie tak jest. Ale w porównaniu z tym, co właśnie ludzie przechodzą, to jest, można powiedzieć, wielka błahostka. Te problemy, jakie my tutaj często mamy, które wyrastają, drobne rzeczy czasem, w naszym mniemaniu do rangi wielkich problemów.
Psalm 8, 4 i 5 werset. Gdy spoglądam w niebo, Twoje dzieło Twoich palców, księżyc, gwiazdy, które Ty ustanowiłeś, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz? Więc kiedy tak wyjdziemy wieczorem na pole i jest piękne niebo gwieździste, tak to mówi psalmista, gdy patrzę na to niebo, to czym jest człowiek w ogromie tej odległości, tych po prostu przestrzeni niezmierzonych, a jednak psalmista mówi, że o nim pamiętasz, prawda? Świadectwa mówią, że choćby jeden człowiek potrzebował odkupienia na tej ziemi, tylko jeden, to Pan Jezus by co powiedział? Że dla jednego człowieka nie pójdzie? Nie. Złożyłby nawet ofiarę za tego jednego człowieka. Co prawda Słowo Boże mówi, prorok Izajasz, że jesteśmy pyłkiem, można powiedzieć, w ogromie tych rzeczy, które nas otaczają, jesteśmy pyłkiem na szali, a jednak, prawda, w oczach Bożych mamy tą wartość. Mamy tą wartość po prostu, która Syna Bożego posłała właśnie na krzyż. Dlatego psalmista też mówi w psalmie 16, 8 wersecie, psalm 16, 8 werset, mam zawsze Pana przed sobą, gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Czy my też mamy Pana zawsze przed sobą? No, czasem byśmy chcieli, żeby Go tak nie było przed nami, prawda, żeby nie widział, co robimy, co chcemy zrobić. No ale gdy On jest przed nami, to gdy odczuwamy, można powiedzieć, tę duchową Jego obecność wokół nas, to nas to w jakimś sensie dyskredytuje do tego, aby grzeszyć. Gdy Pan jest po prawicy mojej, nie zachwieje się. Co prawica po prostu symbolizuje w Słowie Bożym? Że jest najbliżej właśnie nas. Zawsze, gdy widzimy obrazy tam, czy w starożytnych czasach, kiedy jeszcze byli królowie, to zawsze po prawej stronie króla siedziały najważniejsze jego osoby, prawda? I o Panu Jezusie też jest powiedziane, że usiadł po prawicy swojego Ojca. Czyli, że jak Pan będzie tą najważniejszą osobą w naszym życiu, to się nigdy nie zachwiejemy. Kiedy zawsze będziemy Go mieć po tej stronie i zawsze będziemy korzystać z Jego rad, to się nigdy nie zachwiejemy. To też w tym pięknym psalmie Dawid mówi, 23, Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie do wód spokojnych prowadzi mnie, duszę moją pokrzepia, wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Choćbym nawet szedł doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną, laska Twoja, kij Twój mnie pocieszają. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich, namaszczasz oliwę w głowę moją, kielich mój przylewa się, dobroć i łaska Twoja. Towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana na długie dni. Chyba jeden z najpiękniejszych psalmów, który mówi właśnie o tej wspaniałej opiece, o wspaniałej uważności Bożej, że, prawda, na każdym kroku, można powiedzieć, Pan Bóg nas strzeże, Pan Bóg nas po prostu się nami opiekuje. My często to mówimy, że to szczęście miałem, że to po prostu przypadek, czy jakiś zbieg okoliczności. Ale my nie widzimy właśnie tych aniołów, którzy wokół są nas, którzy nas strzegą i ustrzegą nas właśnie od wielu zła. Także w życiu nie ma przypadków.
Nie ma tak. W Piśmie Świętym też nie ma przypadków. Wszystko to, co jest tu opisane w tej księdze, to ma swój cel i nie jest tak napisane tylko jako przypadkowy werset czy przypadkowy tekst. Psalm 27, pierwszy, drugi, siódmy werset. Pan światłością moją i zbawieniem moim, kogoż bać się będę pod ochroną życia mego, kogoż mam się lękać. Jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam, prawda? My tak często boimy się ludzi, co ludzie powiedzą, jak też ludzie zareagują. Częstokroć bardziej właśnie, może nie powiem, słuchamy, ale zważamy na to, co nam ludzie mówią, niż to, co Pan Bóg nam chce, prawda, zaoferować. No bo co ludzie powiedzą? Co ludzie powiedzą, jeżeli ja tam, mnie tam zobaczą gdzieś, jeżeli po prostu się dowiedzą, kim tak naprawdę jestem, jaką religię reprezentuję, no to może lepiej nie będę się przyznawał, kim jestem, prawda? I nawet jest powiedziane, że ten, kto ufa w człowieku albo w Synu Ludzkim, jest co? Biblia nawet używa takiego, że jest przeklęty, prawda? Nasze zaufanie powinno być tylko właśnie do Boga. Dlatego to jest ważne, abyśmy zawsze... Pan Bóg był to naszą światłością, jak mówi. Skoro Pan Bóg jest naszą światłością, to nikogo nie powinniśmy się bać, a tym bardziej właśnie ludzi. Psalm 37, 5 werset. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. No czasem te drogi Boże, tak słowo mówi, nie są takie jak te drogi nasze, a drogi nasze nie są takie jak drogi Boże. Czasem te drogi Boże nam w jakimś sensie nie odpowiadają. Wolelibyśmy, prawda, iść swoją drogą. Nie odpowiadają to naszym jakimś aspiracjom, naszym ambicjom. Ale wiemy, że jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi, tak to Słowo Boże mówisz, choćby ta droga na początku zda się trudna, jakaś niewłaściwa, to jednak powinniśmy Panu Bogu zaufać, uwierzyć Mu, że On, co ma dla nas zaproponowania, jest najlepsze. Czasem ta droga może się nam dłużyć, może się nam zdawać, że to, co Bóg nam oferuje, to, no, to tak jakoś mi to tam nie bardzo podchodzi, jakoś tak no... Nie znajduję odbicia w życiu, jeżeli pójdę tą drogą jakiegoś takiego lichtru. Ale wiemy, że czasem później na końcu okazuje się, że jednak warto było Pana Boga posłuchać. Warto. Psalm 46, pierwszy werset. Bóg jest ucieczką i siłą naszą i pomocą naszą w utrapieniu najpewniejszą. Bóg jest właśnie tą siłą naszą i ucieczką naszą w utrapieniu najpewniejszą. Czyli tylko Pan Bóg, jeżeli przyjdzie na nas jakieś doświadczenie, to jedynie, prawda, Pan Bóg jest tą siłą naszą i tą ucieczką naszą. Apostoł Paweł, kiedy znalazł się w ciężkiej, trudnej sytuacji, to co mu powiedział, że też wszyscy go opuścili, prawda. Wszyscy go opuścili, tylko Pan był przy nim. Tak samo Pan Jezus, kiedy chodził w kluczowych miasteczkach, uzdrawiał, wskrzeszał, to wszyscy chcieli z Nim być. Apostołowie nawet byli dumni z tego, że my są z takim wspaniałym człowiekiem, no, oczywiście Bogiem. Ale kiedy w Getsemane został pojmany, związany, jeszcze myśleli apostołowie, że zademonstruje swoją siłę, że położy plackiem wszystkich tych sługów arcykapłanów, którzy przyszli z mieczami, z kijami po niego. Piotr jeszcze wyjął miecz, myślał, że Pan Jezus wtedy też jeszcze później zareaguje i że
problem rozwiąże. Ale gdy widzieli, że został pojmany, związany, prowadzony, no to jak się zachowali? No uciekli. A dlaczego tak się stało? Pan Jezus, gdy przyszli do Getsemane, to ich prosił. Módlcie się, odszedł na spokojne miejsce, tak jak jest powiedziane, sprawozdaje Ewangelię, jakby na rzut kamienia. Modlił się żarliwie, a oni co? Spali. Powrócił następnym razem. Udzielił reprymendy Piotrowi, że nie mogliście na tę chwilę wytrwać. A gdy następny raz przyszedł, znowu spali. Spając, nie otrzymali odpowiedniego pokrzepienia właśnie od Ojca w niebie. Dlatego nie mogli wytrwać w tej sytuacji, w tej ciężkiej chwili, że pouciekali. Tak, to Słowo Boże później mówiło jeszcze prorocy Starego Testamentu, że uderzą pasterza, a trzoda się rozproszyła. Dlatego ważne jest, abyśmy właśnie mieli tą łączność z Bogiem i Pan Bóg jest ucieczką naszą. Ucieczką? Widzieliście kogoś, żeby wolno uciekał? Tak samo my jak najprędzej, gdy znajdziemy się w trudnej sytuacji, powinniśmy właśnie jak najprędzej udać się do naszego Pana. Psalm 103. Troszeczkę przyspieszę, bo czas biegnie, pominę niektóre właśnie rzeczy. Psalm 103, 2-6 werset. Błogosław duszo moja Panu, nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. On ratuje od zguby życie Twoje, On wieńczy Cię łaską i litością. Nie zapominajcie wszystkich dobrodziejstw Jego. Czasem zapominamy, prawda? Dlatego apostoł Paweł mówi, abyśmy tej łaski Bożej nie nadaremno nie przyjmowali. Czasem ludzie tak słucham, że zakosztują tych błogosławieństw Bożych. Po prostu cieszą się z tego, że poznali Chrystusa. A po jakimś czasie zaczynają mówić, że to nie tak, że to tam inaczej, że tam dziesięciny na nie obowiązuje, że to wszystko przykazania do krzyża. Nawet jeden były brat tu z Wisły, kiedyś był tu w Wiśle członkiem w zborze i powiedział, spotkałem go kiedyś na dworcu, powiedział, a to wino, co do Pan Jezus spożywał, to musi być alkoholowe wino, bo ta krew miała moc. A ja mówię, no bracie, no jak ty krew Jezusa Chrystusa mierzysz w procentach alkoholu, no to wiesz, no to nie wiem, ale to dość jakieś marne to pojęcie masz o wierze i o prawdziwym właśnie Bogu. Dlatego ważne jest, abyśmy właśnie nie zapominali tych dobrodziejstw i tej łaski Bożej, której często doświadczamy w życiu, prawda, że Pan Bóg nas wyratował, tak tu mówi, często leczył nasze choroby, On ratuje od zguby życie nasze i często człowiek zapomina i jest to bardzo właśnie niedobre, Panu Bogu się to bardzo nie podoba, że później Pan Bóg, można powiedzieć, idzie zasmucony, kiedy widzi, że tyle z rąk Bożych otrzymaliśmy, a później tym zgardzimy. Biblia to nazywa właśnie, abyśmy tej łaski Bożej nadaremno nie przyjmowali. Tak mówi apostoł Paweł w swoim słowie. Psalm 145, 14, 17 werset. Pan podtrzymuje wszystkich upadających, podnosi wszystkich znębionych, oczy wszystkich w Tobie nadzieją mają. A Ty im dajesz pokarm we właściwym czasie. Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich drogach swoich. Bliski jest Pan wszystkim tym, którzy Go wzywają, wszystkim tym, którzy Go wzywają szczerze.
To można Pana Boga wzywać nieszczerze? Z tego wersetu wynika, że można, prawda? Można być obłudnym. Tak jak przedtem wspomniałem ten przypadek, że można być nieszczerym, można po prostu wszystko to czynić, kierować się różnymi innymi pobudkami. Zresztą Pan Jezus też, kiedy tu był właśnie na ziemi, to często miał, jakby to powiedzieć, tak się mówi potocznie, przyprawy z ówczesnymi prominentami duchowymi, którzy też po prostu, tak jak to na innym miejscu jest powiedziane, miłowali pierwsze stołki, na pozór długo się modlili, prawda? Wiele jeszcze innych rzeczy, a tu później właśnie Pan Jezus im zarzucił, że wyglądają jak groby pobielane ze zewnątrz. Właśnie to niby taka pobożność była, bym powiedział, tak jak ten przy tej skarbonce, że Panie, jestem taki, a ten grzesznik, który tu podszedł, to właśnie, który z pokorą się modlił. Byli bardzo właśnie nieszczerzy w tym, co czynili. Bardzo nieszczerzy byli, prawda? Dlatego ważna jest ta szczerość z Bogiem. Tak i też w stosunkach międzyludzkich, czyli w małżeńskich, też jest szczerość bardzo ważna, prawda? Żeby sobie wzajemnie ufać, żeby się nie ukłamywać wzajemnie. Bo tak studiowaliśmy w lekcji, że każdą rzecz jawną, tajną Pan Bóg na sąd przywiezie. Kiedyś brat, pamiętam, Cieślar powiedział, że w zasadzie to każdy w życiu ma jakąś swoją tajemnicę, o której tylko on sam wie, nikt inny. No i niedobrze właśnie jest mieć takie tajemnice, bo to później druga osoba może się bardzo zdziwiona być, kiedy na sądzie ostatecznym te tajemnice wszystkie zostaną wyjawione. Ja Pan Bóg, psalm Izajasz, przepraszam, przejdziemy do księgi Izajasza. Izajasz 48, rozdział 17, werset. Ja Pan Bóg Twój uczę Cię tego, co Ci wyjdzie na dobre. Prowadzę Cię drogą, którą masz iść. Tutaj ta droga częstokroć oparta na tych doczesnych rzeczach jest lepsza niż ta droga, prawda, wieczna, która prowadzi do wieczności. Ja tutaj wspomnę postać Jakuba. Jakub, który był nazwanym, jak Słowo Boże mówi, Jakuba umiłowałem, a Ezawa w takim sensie znienawidziłem. A jakie życie było Jakuba? Było łatwe? Ciężkie, prawda? Po oszustwie później musiał uciekać, służył. Chciał żonę właśnie pojąć, to musiał pójść do swojego krewnego Labana, dalekiego. No i tam służył 7 lat, potem został oszukany. Znowu następne 7. Potem miał więcej tych kobiet, żon. Na pewno z tego tytułu nie było jakiegoś pokoju w domu. Bo wiemy, że trudno zachować pokój przy takim obrazie i przy takiej sytuacji w domu. A mimo to, prawda, Pan Bóg z nim związał plany, jeśli chodzi o ten naród izraelski, prawda. Z niego właśnie, z jego właśnie synów wyszło później 12 tych pokoleń izraelskich. A Ezaw, który niby był nieumiłowany, to jak żył? No dobrze, musiało się mu widocznie dobrze powodzić, bo gdy poszedł na spotkanie, kiedy to Jakub się obawiał tego spotkania, to jest powiedziane, że miał 400 mężów zbrojnych. No to armia 400-osobowa w tych czasach, to byle kto nie miał takiej armii. Musiał być wysoko postawionym człowiekiem. Tu widzimy, że
Czasem ta droga Boża tu na tym świecie, w tej doczesności nie jest usłana kwiatkami, różami, ale koniec tej drogi jest wspaniały i wzniosły. Że później, prawda, czytamy, że tam w Nowym Mieście Jeruzalem na bramach jest 12 imion synów kogo? Jakuba, prawda. Nie ma tam Ezawie wspomnego. Dlatego Pan Bóg nam wytyczy tę drogę, którą mamy iść i my mamy Panu Bogu zaufać. I to zaufać niezależnie, jak mówi prorok Izajasz w 54 rozdziale, 10 werset. Choćby się góry poruszyły, pagórki zachwiały, jednak moja łaska nie opuści cię, a przymierze pokoju mego nie zachwieje się, mówi Pan, który się nad tobą lituje. Czyli, że choćby się działy te najgorsze rzeczy, jakie mogą się wokół nas dziać, prawda? Choćby się góry zachwiały, pagórki zachwiały, czyli to jest w symbolu, symbolicznie przedstawione, prawda? Choćby się działy te najgorsze rzeczy wokół nas. Wszystko wokół nas, tak to się mówi, grunt zaczynałby się nam uchylać pod nogami, prawda? Kiedy nam wszystko się w życiu tak jakby to wali. Jednak moja łaska nie opuści cię, tak zapewnia Pan Bóg przez słowami proroka Izajasza. I przymierze pokoju nie zachwieje się, mówi Pan, który się nad tobą lituje. Ja myślę, że wszyscy doświadczamy niemal na każdym kroku tej litości Bożej, opieki, opatrzności Bożej. A my tylko naszym zadaniem jest przyjąć właśnie tę opiekę, tę opatrzność Bożą. A wtedy będziemy mieć ten pokój Boży, który Pan Jezus nam zostawił. W Ewangelii Jana w Nowym Testamencie czytamy te piękne teksty. Mój pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie taki, jaki daje świat, czyli nie te drogi, jakie nam świat oferuje. Ale ten pokój właśnie Boży, który nam daje, niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Tak jak powiedziane, że Pan Bóg nam, Pan Jezus nam nie zostawił jakichś materialnych rzeczy. Jakichś ich rzeczy, prawda, wielkich, ale zostawił nam co? Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam. I mówi później w następnym rozdziale, 16 rozdział Ewangelii Jana, 33 werset. Powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, jam zwyciężył świat. Czyliż nie będzie tak to życie nasze usłane różami. Dzisiaj co prawda jeszcze w miarę możliwie możemy żyć w pokoju, ale niebawem to się kończy. Widzimy, obserwujemy życie polityczne, jak to wszystko wygląda wokół nas, że ta pętla po prostu coraz więcej się jakby zaciska. Dlatego powinniśmy ufać, że tak jak Pan Jezus zwyciężył, to my też zwyciężymy. I tu chcę wkroczyć do Księgi Objawienia, do 7 zborów. Objawienia to opisuje 2 rozdział Księgi Objawienia, list do zborów w Efezie. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. Wiemy, że w zawodach sportowych, jak są tu, czy jakichś innych konkursach, to zawsze jest tylko jeden zwycięzca. A tutaj, w tej pielgrzymce do Królestwa Bożego, może być więcej tych zwycięzców, prawda? Tak jest słowo, że mówi później Księga Objawienia, że jak piasku morskiego ich też dużo właśnie było. List do zboru w Smyrnie. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci. Tak jest powiedziane, że nie zaznamy szkody od tej drugiej śmierci, czyli od której? Od tej w siarce wierzchu gorącym, że nie zostaniemy unicestwieni ci ludzie, którzy właśnie będą Bogu wierni i zwyciężą. Nie doznają tej szkody od drugiej śmierci. List do zboru w Pergamie, Objawienie 2:17.
Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk, dam mu biały, na który kamyku wpisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje. Więc nowe imię, no tu pisze, że nikt go nie zna. My czasem mówimy, że to tam doświadczenia jakieś życiowe tych ludzi. Ale skoro tu ja zawsze wychodzę z tego, że skoro mówi, że którego nikt nie zna, to go nikt nie zna. I ja myślę, że jakiś domysł, że to tam jakieś doświadczenia tych ludzi są, którzy przeżyli. Nie wiemy, co to jest, dowiemy się później. W Królestwie Bożym będziemy te rzeczy poznawać. Jest powiedziane, da mu nieco z manny ukrytej, kamyk nowy, czyli tej manny, czyli tego duchowego pokarmu, po prostu ukrytego. Częstokroć dzisiaj przed naszymi oczami tego właściwie, co my dzisiaj nie wiemy, a w Królestwie Bożym się dowiemy. List do zboru w Tiatyrze. Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami. Więc tu też jest powiedziane, żebyśmy właśnie trzymali do końca to, co posiadamy, bo tak jak mówi Słowo Boże, że ten, kto wytrwa aż do końca. Tak się mówi, że nieważne jak zaczynamy, ale ważne jak skończymy, prawda? Wielu ludzi pięknie, wspaniale zaczyna, a później koniec jest właśnie bardzo przykry i tragiczny. List do zborów Sardes. Objawienie, 3:5. Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota i wyznam imię jego przed moim ojcem i przed jego aniołami. Więc jest powiedziane, że kto się mnie tutaj zaprze, to i ja się go zaprę przed ojcem moim, prawda. Dlatego ważne jest to, abyśmy właśnie wyznawali, a to wyznawanie tego imienia Bożego, to co to jest? Praca, prawda, ewangelizacyjna, opowiadanie o Jezusie Chrystusie z ludźmi, czy to z pracy, z kolegami, z koleżankami. Nie powinniśmy się tego wstydzić, prawda, że jesteśmy ludźmi wierzącymi. Bo częstokroć tak jest, w naszym życiu jest, że ludzie często się krępują, tak już też wspomniałem, powiedzieć o pewnych rzeczach, bo obawiają się reakcji otoczenia. Ale właśnie, tak jest powiedziane, jeżeli będziemy szczerzy, bez żadnego pohamowania mówić o tych sprawach, to i imię nasze będzie też wyznane przed aniołami. Tak jak to mówi ta jedna pieśń, zabrzmi głos anielski, trąby Bożej, trąby, tam i moje imię wyzna właśnie Pan Bóg przed właśnie swoimi aniołami. List do zboru w Filadelfii. Przyjdę rycho, trzymaj to, co masz, aby nie wziął korony Twojej. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mego i już z niej nie wyjdzie. I wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, które wstępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. Więc okres Filadelfii to jest mniej więcej okres tej działalności siostry Ellen White. Prawda, aby trzymać to, co mamy, co wtedy zostało osiągnięte, te prawdy, które zostały wtedy po prostu, bym powiedział, objawione. Abyśmy się tego trzymali, abyśmy, prawda, nie zaniedbywali tych rzeczy, ani nie powiedzieli, aby czasem też nas ktoś nie uprzedził. Bo czy może ktoś wziąć naszą koronę, tak jak to jest powiedziane w tej przypowieści, że od wschodu słońca przyjdą i wyprzedzą was do Królestwa Bożego. Co prawda to było do narodu izraelskiego, że kiedy ten właśnie objawiał tu ucztę, zaprosił gości, ale zaproszeni okazali się niegodni. Posłał później na opłotki, aby weszli ci, dom napełnił się gośćmi. Abyśmy tam czasem nie byli tymi, którzy właśnie nie przyszli, nie skorzystali z tej uczty i Pan Bóg musiał wziąć kogoś innych i właśnie wzięli nam te korony, które być może były już dla nas
przeznaczone, ale niestety nie spełnialiśmy tych rzeczy, nie zaufaliśmy Bogu tak, jak trzeba. Wreszcie zbór w Laodycea, objawienie 3:20. Zwyciężcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Jakie słowo się tutaj przewija? Zwycięzcy, prawda? We wszystkich tych zborach jest powiedziane o zwycięzcach. Nad czym? Nad grzechem, nad samym sobą, prawda? No ktoś powie, no, czy to jest możliwe, żeby tak zwyciężyć do końca? Ale był ktoś, kto zwyciężył tu na tej ziemi. Pan Jezus Chrystus, prawda? A jest apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków mówi, że on był taki sam właśnie jak my. Tak samo to i mówi, że ty też dzięki temu, że przeżywał wszystko, przechodził tak jak każdy człowiek, to i też może tym, którzy w takich sytuacjach są, może właśnie pomóc. A co Pan Jezus? Przegrał czy zwyciężył? Zwyciężył. Dlatego jest to możliwe, abyśmy zwyciężyli. Bo tam już nie będzie możliwości, tak mówi apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków, tam 9 rozdział, bodajże 20, że on już nie przyjdzie drugi raz w związku z grzechem, aby załatwiać się z grzechem, aby tam leczyć o to Kocjana czy kogoś tam innego. My już musimy być gotowi i musimy być właśnie tymi zwycięzcami. Nie mówi, nie przyjdzie w związku z grzechem, ale przyjdzie do tych, którzy go oczekują ku zbawieniu. Dlatego musimy, tak to mówi prorok, nie chramać ciągle na obie dwie nogi, ale przyjąć właśnie tę prostą podstawę, która się Bogu podoba. A wiemy, że mamy wspaniałe wspaniałości. Pan Bóg dla nas przygotował w tej pięknej krainie, w Księdze Objawienia o niej czytamy i w 21 rozdziale 4 i 7 werset i otrze wszelką ze oczu ich, śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Zwycięzca odziedzi to wszystko i będę mu Bogiem, a on mi będzie synem. Później 22 rozdział 17, 20 werset. A duch i oblubienica mówią przyjdź, a ten kto słyszy niech powie przyjdź, a ten kto pragnie niech przychodzi, a kto chce niech darmo weźmie wodę żywota. Mówi ten, który świadczy o tym tak, przyjdę wkrótce. Amen, przyjdź Panie Jezu. I niech to zaproszenie apostoła Jana względem Pana Jezusa niech będzie też właśnie naszym zaproszeniem, abyśmy tak jak apostoł Jan na wyspie Patmos powiedzieli, byli gotowi na to, aby powiedzieć amen, przyjdź Panie Jezu. Amen.